będą wałki. O, wał. Dobra, teraz je pozbieram. Chyba jakieś wałki wpadły mi pod co? A nie, jednak. Hej kochani, witam was w nowym Sprawdźto i właśnie dotarła mi paczka z AliExpress, w której zamówiłam takie dzyndzle i zaraz wam powiem jakie. I to są takie sprężynki, które mają nam włosy skręcić. Różowe wam pokażę. Wygląda to w ten sposób. To mamy, o. I na to mamy sobie zawinąć włosy, po czym wysuszyć i mamy mieć piękne fale. Zobaczymy, czy to zda jakikolwiek egzamin. Nie naciąga się to w żaden sposób. Ja włosy mam mokre. Teraz to muszę pozbierać, bo się mi fanu zachciało. Okej, więc wracam jako mega czupiradło. O Jezus, jakie mam włosy, jak na nie patrzę, to jest dramat. Ja mam ogólnie teraz bardzo długie włosy, takie to. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ale mam płaski łeb. Taki płaski. No to nic, zaczynamy. Bardzo fajna ta instrukcja. Macie ją? Widzicie ją? Także nic prostszego, po prostu zakładamy wałki na włosy, skręcamy, zamykamy i koniec. Dobra, działamy z tym koksem, bo mi włosy wyschną. O! Poszło. Biorę sobie pierwsze pasmo, tak to będę nagrywać. Już dawno nie było wałków, ja już zapomniałam, jak to się wszystko kręci. Kręcam do góry. Oła. Chyba w drugą stronę. Sam problem, ale Jezus Maria. Mamy pierwszy! Wygląda to katastroficznie! O ile jest takie słowo. Dobre tam, dobre tam. Au, ale mnie ciągnie chyba ze przyczas. Jak to w przypadku chodzicie? Wałków, Martusie chwyta słowo o to. Tak, żeby mi starczyły na wszystkie śkucie, jakie mam. Sporo będę schnęła do przyszłego tygodnia. O czym ja bym wam tu dzisiaj pogadała? Jezus Maria. Dobrze, że to nie jest czarna maska, chociaż wiecie co? Nałożyła samoopalacz na głowę. Co się dzieje, jest założony na łeb. Będę miała pomarańczowe włosy? Chyba nie chudne. Wiecie, sześciopak. Ja się zgrzeję i jest mi smutno. One nie chcą współpracować, jak zawsze. Alleluja, alleluja. I nie wiem, o co chodzi, bo ja się chyba nie nadaję. No i co z tego, kurde? Najlepszym sposobem i specyfikiem na zniszczone końcówki jest fryzjer. Ja nie wiem, co się dzieje, ej. Naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje. Wy też tak macie? Mega ubaw, jak moja siostra się ich bała i brzydziła i coś tam. No, coś w ten deseń. W ogóle do mnie Wojtek nie pasuje. Wojtek nasrał do portu. Ale powiem wam szczerze, że wszystko fajnie z tymi lokami. Ja jestem... Część jest prosta, część jest pokręcona, a część się spuszyła. Ale to jest jeden wielki armagedon. Bo pewnie jak już będę wracała z uczelni, to mi wykupią. Ja ci gwizdam, pa pa pa, ja ci gwizdam. Plaskotek na płotek. Pytanie, czy wziąć to olać, czy wziąć po prostu i... Chwycę sobie to jakoś, nie wiem jak. To może mi będą sterczeć, znaczy... Tam mamy kucyka! Nie ma! O! Tu, a tu są, patrzcie, grzebyczki na końcówki. Teraz, really, poważnie. I po prostu w żaden sposób moje włosy wtedy nie wyglądają seksie. Całe życie w kuchni. Okej, idę po suszarkę. Ja sobie byłam w kuchni. Zahaczyłam, znaczy wziąłam sobie suszarkę i zahaczyłam o kuchnię. Będziemy suszyć. Okej, kochani, i wracam do was. Włosy już są na pewno suche, no bo suszyłam je tyle czasu suszarką, oprócz tego godzinę chodziłam jeszcze bez suszarki. Także rozplątujemy. Ała. Czego zacząć? Od czego ja mam zacząć? Właśnie tego się zawsze boję. Ale nie jest źle, tylko się taki...
kontur zrobił trochę, ale patrzcie! No, 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 no! Czyżby działało? Przy takim nieumiejętnym założeniu jak moje? To są jakieś jaja. Nie wiem, jak to zdjąć. Pomocy! Pomocy! O nie, patrzcie, co tu się stało. Wezmę was. Nie mogę tego rozplątać. Dobra, pierwszy poszedł, a drugi, patrzcie, co się dzieje. Ale bubel. No bez przesady. Te grzebyczki, które tu są, pseudo kurde grzebyczki, zamiast rozczesać mi te końcówki, to mi je tak zaplątały, że tu się zrobił mega supeł. No i dziękuję bardzo. Pięknie to musi wyglądać. O, już się boję następnego. Czyżby ten poszedł bezboleśnie? I ten jest ładny. Okej, next one, next one, next. I znowu problem! I znowu... Może samo? Może samo? O! Dobra! Samo poszło, widzieliście to. No ale powiem wam szczerze, że te loki to są takie luczęta! Luczęta, małe luczęta! Ale trzyma się to naprawdę bardzo mocno! Kurczę, no cały czas patrzę i nie wiem, jak się ustosunkować. Mam do tego... A moje końcówki to w tym, to są jeszcze gorsze niż były, one tak nie wyglądały aż tak źle. Widzicie to? No ten też wyszedł ładnie i się schował, bo ten oczywiście, te co wyszły najładniej to muszą być od spodu, nie? Au, mój mózg, ała, chyba sobie wklęsłam czaszkę. Wygląda, ja nigdy nie wiem jak zakręcić loka z przodu, żeby właśnie nie wyglądał tak. Bo one wyglądają i nasza twarz przez to wygląda jak twarz barana czy owcy. I tak wygląda efekt finalny, zobaczcie to. Takie coś. No, nie jest to efekt górnolotny, nie są to jak dla mnie fale, loki, to są jakieś skręcone, niechlujnie coś, fale z morza i tyle w tym temacie. Jak dla mnie chwila, moment i się rozprostują, końcówki wyglądają dramatycznie, te końcówki mnie przerażają. Chociaż jako tako nie jest to najgorsze, wyglądam trochę jak pudel. No to są loki a la pudel, także no nie... Nijak to się nie ma do seksownego looku. To już tyle na dzisiaj. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie, to też zostawcie kciuka w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Subskrybujcie, wchodźcie na Instagrama, bloga, fanpage'a. Do zobaczenia w kolejnych. I mua, ba, ba, baj. Ściskam was bardzo mocno.